Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek serii Wiedźmina. Dobra, wchodzimy od razu do krypty, bo tutaj ostatnio powiedziałem wam, że zrobimy tą kryptę całą, ponieważ już wziąłem sobie tą misję na Abgule, więc już nie powinno być problemu, żeby teraz sobie tutaj wykonać dokładnie tą lokację. Tu nic ciekawego nie ma. Zrobiłem sobie dodatkowo nieco miejsca, by tę misję w ogóle zrobić. Szkoda, że tu jakiegoś światła nie ma, czy czegokolwiek. O! Ghoul. What the? Aha, one wszystkie są tam. Nawet nie wiem, widzicie, nie wiem za bardzo gdzie mam iść, bo jest tak ciemno, że ciężko... O, ale to miały być abgule, a nie zwykłe gule. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Ten gul już nie ma prawa bytu. Zobaczmy w ogóle co z niego wypadło, bo ostatnio się jeszcze pokwapiłem troszeczkę o robienie miksturek dla mojego. Nie ten. Fuck. Chowaj. I nie, nie, nie. Alkoholu to ja być nie mieć nie będę. O, ghoul mi wyskoczył. Trzeba uważać, bo tutaj chwila nieuwagi możemy skosztować życie chyba. No bo... God damn it. Kto normalnie wymyślił coś takiego, żeby był taki półmrok? Rozumiem. Oddanie troszeczkę... Może... jakiegoś tam dramatyzmu w tej, jakby to powiedzieć, tej lokacji, ale no bez przesady, ja bym chciał jednak widzieć coś, gdzie ja idę, bo tak to ja nie wiem tu nic, dosłownie nic nie wiem. Szkielet. U. Co to w ogóle jest? Czarny proszek, baza to dobry petard. Nie, ten. Ale zjedzmy sobie bakalię. Tak wreszcie czego? I w sumie nie pogadziłbym teraz pochodnią. No właśnie, tam była pochodnia. Tylko ją zaraz zamiast jakiejś broni musiałbym nosić. A to by niestety mi nie do końca też pasowało. Dobra, to wracamy się tu. O, tu już widzę z tej strony wszystko zbadane. Teraz zróbmy to wejście na dół tutaj. Jak to mapa nam wskazuje, czyli tędy chyba, tak? Tak, tędy. Tutaj jest jeszcze jedyne miejsce, którego żeśmy nie zbadali. I ciekawe, czego ja się tu będę mógł spodziewać. What the? Bij tego Algula. Dobrze. Stara skrzynia, ciekawe to z niej. Będzie mniej ciekawego. Na pewno jakiś pożytek będzie z plądrowania tych rzeczy tutaj. Bo właśnie chyba po to tu przede wszystkim przyszedłem. Otwórz to. O, tu! O, to mi się może przydać. Będę mógł stworzyć nową broń. To wywal. A weź to. Czasowe wypełnienie ostrze magią, zwiększa szansę na trafienie... Aha. Czerwony meteoryt. No to jeszcze jeden kawałek meteorytu. I będę mógł stworzyć nową broń dla Wiedźmina. A chciałbym to w końcu zrobić. Osełko. A to gówno jest. Wow. Slayer mnie tutaj wyskoczył. Ale jego też będzie łatwo zniszczyć, bo... strasznie dużo... Tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, strasznie dużo zainwestowałem w bicie srebrnym mieczem. Co mi się dosyć opłaca. Bo widzicie, że tutaj bardziej natrafiam na jakieś magiczne stworzenia niż ludzi. No. O. Kosz. Aha, to gdzieś może za ścianą mi widzi czy coś. Macie ul, nieważne zresztą. Nie muszę tak aż dokładnie wszystkiego skautować. Korytarz. O, slider. A to już jest drugi.
dwa fledery. Ale jak się stawiają. Dobra, jeden zabity. A tutaj też chyba nic więcej nie zrobię, chociaż... No nie, no tu już też nic nie ma do zrobienia. Tyk. No to co, stąd już chyba możemy jako tako wyjść, bo tutaj nic ciekawego nie ma. I zaznaczę sobie do jakieś zadanie. Obytępnić Carmen pęk liści blekotu. Dobra. Zygfryda bym musiał poszukać. Bo tak poza tym to... O! Idziemy do Triss. Która powinna nam wyjawić coś a propos... Zaraz. Kamienna urna. Stara skrzynia. O, widzicie. Idziemy teraz do Triss, tak jak już mówiłem przed chwilą. Ona powinna nam coś powiedzieć o tym kamieniu, który znaleźliśmy w kryjówce salamandry. Tak naprawdę... Cóż muszę powiedzieć, że jeszcze to mogę zrobić. O, właśnie. Chwila pomyślunku i można... What the? Ile tu tego? Myślałem, że już stąd wyjdę, ale... Pomyślałem chwilę i... Wszedłem do jakiejś komnaty ukrytej, tak jak naprawdę. Ale zniszczyłem wszystkich. Ciekawe, czy te czaszki... Grawerów... Czy no, grawerów... To jest na jakąś misję. Być może być. A tutaj już nie przejdę, bo jest coś zawalone. Niestety... Dobra, ale tu już poza tym... Widzę, że więcej nie zrobię. I nic więcej nie ma tu do splądrowania. Więc sobie stąd idę po prostu. Może się bawię trochę w plądratora takiego... W takiej grze. Aczkolwiek przydaje się, bo widzicie, już prawie mam... na nowy miecz, znaczy na nowy miecz. No muszę mieć po prostu te trzy kawałki meteorytu. Żeby to znaleźć, no to niestety muszę najpierw trochę jeszcze poszukać. Ciekawe, co są te w ogóle nieznane rośliny. Znalazłbym jakiegoś zielarza, który by mnie pewnie wtajemniczył w to i owo. Ale to kiedy indziej? Do handlowej? Tak, do handlowej, bo tam jest Triss Marigold. Cyk. No to musimy się wrócić niestety, no. No, na tym cmentarzu tak naprawdę niewiele możemy znaleźć, bo... No bo i co? Bo skąd? Co mamy więcej znaleźć, skoro już nie ma tam nic tak naprawdę do szukania, skoro już cały cmentarz przeszukałem. Jest dosyć mały. Całą tą kryptę też już oczywiście oczyściłem. Więc no, nie ma tu nic ciekawego więcej. Wielki łowcy królewski. Witajcie, panie Wiedźmin. Wyniosłeś się z podgrodzia? Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy. Czekam na powrót króla Foltesta. Przy okazji zajmuję się wypłacaniem nagród za usuwanie tak zwanego niebezpieczeństwa społecznego. Niebezpieczeństwa społecznego? O! No, nagrody za potwory wypłacam. Masz coś dla mnie? Może ty masz za coś dla mnie? Za jakie potwory wypłacasz nagrody? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samice wiwerny, porywającą dzieci. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Powiedz mi o czymś innym. No bo zabobony Pytaj. Same są. Bywaj. Dobra. Bywaj. Nie chcę nic więcej wiedzieć. Ale już mam informacje o dwóch ewentualnych nowych rzeczach. Spróbuję jeszcze tego Zygfryda poszukać. Hrabia de Wet. Nie się ostatnio pokłóciłem. Dobra, podjąłmy tutaj co nieco. O ile coś jest. Jezus, ile będę miał tych
do palenia, hajs. Pokażcie mi, co tu jeszcze mogę się od was ciekawego ogłowić. Chyba nic. Welerat. Wszyscy o, wiemy, Welerat. Po której jesteś stronie, Elfi Kochasiu. Chciałeś ze mną pomówić. Otóż niektóre z ostatnich decyzji Foltesta są dziwne. Znam go od bardzo dawna. Ktoś fałszuje królewskie edykty? Obawiam się, że to niestety prawda. Już wcześniej żeśmy chyba... pieczęć wygląda na autentyczną. Odkryli. Kto mógł ją wykraść Foltestowi? Dopiero teraz o tym? Ktoś naprawdę blisko króla. Każdy właściwie. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, Welerat. Dobra, krótka rozmowa z Weleradem. Nie ma to tamto. Myślałem, że czegoś się więcej dowiem od Welerada, ale widocznie nie. Ale mówił nam tam wcześniej Loivarden, że prawdopodobnie Welerad nam nie pomoże, no bo co? W końcu postawiliśmy na elfy, a nie na... nie na... okej, okay, teraz już... wow, no powinno być okej, okay, bo no nie wiem, coś spadło do 20 FPS-ów i nie chciało wzrosnąć. Postanowiliśmy postawić na elfy, a nie na jakieś tam śmieszne... no śmieszne jakieś innych ludzi, bo oni tak naprawdę... nie wiem, kto ma rację, ale wolałem postawić na swoich ziomków po fachu. Tris. Znowu w tym stroju. Nie masz innego? Geralt? O. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli Salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Chyba nie. Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Dzięki. O. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Jeszcze to właśnie trzeba wszystko z nim uzgodnić. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. A. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. To twoja koleżanka przecież. Nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. O, dobra, dobra. Dobra, daj mi te czujki. Tak. Daj mi te czujki, zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. No właśnie. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. A, dobra, już rozumiem. Czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Już wiem, do Dano czego to są typowy te... trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Dobra. Do zobaczenia. Bywaj w takim razie. Zaznaczyła nam na mapie, jak będziemy gdzieś i po prostu mijali te głowy, to tam wklepiemy tą śmieszną. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko Wiedźmina. Widać, że lubią Wiedźmina tutaj. Dobra, zimejkę weźmiemy. Zioła nigdy za mało. Zwłaszcza, że znika to zioło bardzo szybko, co mi się nie do końca podoba. O mnie mówisz? Wskazuj mi na ten dom. Tak jak się wbić do cholery jasnej do tego domu. O, to są jakieś drzwi, to chyba te. Drzwi, kryjówka Radowida, no proszę. Radowid Srogi, witam cię. Witaj ponownie, Wiedźminie. Ale ty napakowany.
Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart. A to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Czyli jest królem, tak naprawdę. Otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani wiecznego ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w zimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. Dosyć często. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta. Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli wiecznego ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy. Dobra, przestań gadać. No właśnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o Foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Taka rozmowa dwóch mężczyzn, Adda, prawda? Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. No, nie dziwne. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, król. Po cholerę. Nie będę mieszał się w takie sprawy. Przecież. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Dobra. W sposób nie do tej samandralny, nie chcę nic od królów, to zbyt ryzykowne. Czyli tutaj też śledztwo znowu utknęło w martwym punkcie. To śledztwo się ciągnie tak naprawdę od drugiego aktu. Część może już tam dokonałem, ale cóż, dalej jednak nam czegoś brakuje. Gdzie tu jest? Gdzieś tu powinien być ten śmieszny pomnik. Zastanawiające. Gdzie jest? Może mi ktoś powiedzieć? No. Ni cholery nie widzę tego dziwnego miejsca, w którym ewentualnie miałby być ten to barania głowa. Miejsce na czujkę. Koło banku Vivaldi. Dobra, mam. Tylko musimy to zaznaczyć na mapie. Źródło. Cyk. Tu jest rzeźba. No patrzcie, nie zauważyłem jej. Cyk. Idziemy pod drugą czujkę damy. Kurde, znowu spadają FPS-y. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że mi to zobaczycie. Że w tym tutaj miejscach coś się dzieje, że mi to spada. Przypuszczam, że nosisz na pewno się komputer się nie nagrzewa. No bez przesady.
Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów. Wstydź się. Nie zabieramy, przecież to są sieroty i... W ogóle ona nie wie chyba co mówi. O, kurtyzana. Huhuhu. Szlachetny panie. Panie, pan. Masz wrażenie, że chcesz przedstawić propozycję. To brzydka. Mylisz się, szlachetny panie. To ja czekam na twoją propozycję. Cyk. Rozczarowałeś mnie. I cyk. Rozczarowałeś mnie. A cóż to? Rozczarowałeś jak mnie. Jak to? Za mało ci cisnąłem? Rozczarowałeś mnie. To się bujaj. Ja tu chciałem ci dać pieniążków jeszcze, a ty swoje, to bujaj się. Jakiś kurtyzany rozpuszczone. Zła jestem. No bo tutaj po szlachcicach jadą. No. A, bo ja tu... Ja muszę tutaj przejść kawałek, bo to jest ten skrót taki jakby na cmentarz. Tutaj? Nie, jeszcze nie, to tam dalej. Boże, jak ja się gubię w tej całej wyzimie handlowej. Nie wiem dlaczego ja w ogóle się... Nie powinienem się gubić za bardzo właśnie już, bo... Któryś odcinek już jestem w tej wyzimie, a mimo wszystko jakoś mi nie wychodzi to poruszanie się jak po niej. Długo jeszcze? Długo, długo. Mam dość. Szlachcic, ale widać, że opasły. Wielki łowczy. Przepraszam. Dobra, wracamy na ten cmentarz. Tam tylko rozstawimy czujkę i... Zostawimy jeszcze koło kanału i myślę, że zakończymy odcinek, żeby nie był tak za długi, tak jak to mam w zwyczaju robić po 40 minut nawet z Wiedźmina, jak dobrze pójdzie. Lepiej takie właśnie 30 minutówki robić. O, jest rzeźba. I one w tym języku, czy pysku chyba są umieszczone. Cyk. Zostawiłem drugą czujkę, czas na trzecią. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. I co nam dalej powie, oczywiście. Triss. Dobra. Papu musi. Znaczy, papu, Boże, picie. Musiałem się napić, bo już ledwo co gadałem. Knecht zakonu. Coś mi się zdaje, że gdzieś tutaj Siegfrieda można znaleźć, aczkolwiek nie pamiętam, czy on nie wspominał, gdzie ewentualnie mógłbym znaleźć. Jak śmiesz Siegfried tutaj przychodzić? Siegfried, opanuj się. Nigdy. Po tym, co zrobiłeś w banku? Trzeba z nimi pogadać. Ja... Postarałeś się, żeby nie było dowodów w Wiedźminie. Zszedłeś na dół. Przecież... Pomogłeś im. Ale pomogłeś niewielkom wydostać się z banku. Znaleźliśmy ciała Kikimor. Skojatel nie poradziliby sobie sami. No. Gdyby nie prawo, sam bym cię załatwił. A, czyli Siegfried też ma mnie w dupie. Czyli ewentualnie osobą, z którą będę musiał rozmawiać, będzie przywódca Skojatel. No trudno, no. Ale co za fujary. Gdyby nie moja jedna decyzja, to oni by się nawet nie obrazili na mnie. Zresztą zobaczcie, tutaj w tym domu, gdzie mieszkał wcześniej ten, jak on tam miał, ten detektyw, teraz mieszka jakiś dentysta. Zobaczmy jeszcze właśnie, zobaczmy, zanim zakończę odcinek, zobaczmy do tego dentysty. Czy można z nim pogadać o czymś? Czy coś ewentualnie jakąś misję zrobić u niego? Schody na górę. Tu go nie ma. To gdzie on może być? Tu jeszcze na dół żadnego nie ma. No dobra. To co? Tak jak obiecałem, skoro już zrobiłem tutaj to, co się dało, to zobaczymy się w kolejnym odcinku, na który zapraszam was bardzo serdecznie. A teraz, na razie.